160 lat temu wyruszyły w pole oddziały wojska, jakiego Rzeczpospolita w swej długiej i bogatej historii jeszcze nie widziała. Uzbrojeni sporadycznie w broń palną, głównie w szable i kosy, a nierzadko w kije, co formacjom takim przyczyniło trafnej, acz niespecjalnie chlubnej nazwy drągalierów, mierzyli siły na zamiary, jak ich nauczył ognistogłowy wieszcz. Nikt o zdrowych zmysłach nie rozpoczyna działań wojennych w zimie. Przekonał się o tym wszechpotężny Stalin, bezskutecznie usiłując na przełomie roku 1939 i 1940 podbić Finlandię. O ile więc większą rozwagą powinni wykazać się ludzie planujący i to bez mała wiek wcześniej, rzucić zbrojne wyzwanie imperium rozciągającemu się od Częstochowy po Kamczatkę. W Łukaszowej Ewangelii Jezus przestrzega, by powściągać niewczesny entuzjazm. Czytamy: Który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu? Niestety, Ewangelia nie znajdowała się na liście lektur ludzi, Którzy w, w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku ogłaszali wybuch powstania. Powstanie styczniowe było najgorszą rzeczą, jaka mogła się przydarzyć kongresowemu Królestwu Polskiemu. Kraj powoli budził się z nocy paskiewiczowskiej, czyli pełnych represji i sankcji gospodarczych rządów Iwana Paskiewicza, pogromcy Powstania Listopadowego. W roku 1855 umarł despotyczny Mikołaj I, a rok później Polakożerczy namiestnik królestwa. Klimat polityczny ocieplił się. Nowy car, zainteresowany zbliżeniem z Francją, musiał poprawić stosunki z Polakami, cieszącymi się za sprawą polistopadowej emigracji sporą sympatią w Paryżu. Aleksander II wprawdzie ostrzegł swych polskich poddanych, by nie hołbili marzeń, ale jednocześnie ogłosił amnestię, dzięki której tysiące ich wróciło z Syberii, zgodził się na otwarcie w Warszawie Akademii Medyczno-Chirurgicznej, a nawet niepoddanej rosyjskiej kontroli organizacji pozarządowej Towarzystwa Rolniczego, które wkrótce skonsolidowało konserwatywne środowisko patriotyczne Białych. Odwilż. Z miejsca pobudziła niepodległościowe apetyty społeczeństwa, które ponadto błędnie zinterpretowało niedawną porażkę Rosji w wojnie krymskiej jako wyraz słabości imperium. Do głosu dochodziło pokolenie urodzone po roku 1831, krytyczne wobec starych, których obwiniało o nieudolne poprowadzenie powstania listopadowego i mające własną receptę na wolną Polskę. Końcówka lat 50. Przyniosła więc radykalizację nastrojów, przejawiającą się patriotycznymi manifestacjami, nierzadko o zabarwieniu religijnym. Nawet duchowieństwo bowiem ogarnął pod wpływem Czerwonych ten sam niepodległościowy zapał. Zły to był jednak doradca, owi Czerwoni, czyli środowisko radykalno-demokratyczne silnie związane z międzynarodowym ruchem rewolucyjnym. Znajdziemy wśród nich osoby pokroju masona Ludwika Mierosławskiego, zawodowego rewolucjonisty Jarosława Dąbrowskiego, tego samego, który osiem lat później zginie na barykadzie Komuny Paryskiej, czy terrorysty Ignacego Chmieleńskiego, odpowiedzialnego za powstanie grupy sztyletników, zajmującej się skrytobójczym eliminowaniem przeciwników politycznych. Realizowali oni charakterystyczny dla lewicy program burzenia ładu wszędzie gdzie tylko zaistniały sprzyjające warunki a królestwo zwolna pogrążało się w politycznym chaosie namiestnicy wymieniani przez cara ze wzmożoną częstotliwością nie byli w stanie zapobiec wrzeniu wojsko strzelało do manifestantów po czym pogrzeby zabitych dawały powód do kolejnych masowych wystąpień Wówczas na scenę polityczną zdecydowanie wkroczył margrabia Aleksander Wielopolski. Udawszy się do Petersburga, zdołał przekonać dwór cesarski do swojej wizji polskiej polityki, po czym powrócił do Warszawy jako premier cywilnego rządu Królestwa Polskiego, którego namiestnikiem został mianowany brat Aleksandra II, znany z liberalnych poglądów wielki książę. Konstanty Nikołajewicz. Wielopolski realista, wiedzący, iż polityka polega na osiąganiu celów znajdujących się w zasięgu ręki, nie zaś na spełnianiu pragnień, energicznie zabrał się do pracy. Restytuował Radę stanu, wymienił administrację Królestwa Polskiego z Rosyjskiej na Polską, odebrał Petersburgowi zarząd komunikacji i poczt. Spolonizował i zreformował szkolnictwo, przywrócił Warszawie Uniwersytet pod nazwą Szkoły Głównej oraz znacząco rozbudował samorządy terytorialne i zadekretował równouprawnienie Żydów. Polacy uzyskali najszerszy zakres swobód, jakim mogli się cieszyć w którymkolwiek z zaborów po roku 1831. Ponadto Mianowanie namiestnikiem Królestwa Polskiego członka rodziny carskiej, i to nie jakiegoś dalekiego kuzyna, ale brata panującego cara, znacznie podniosło prestiż Królestwa w Petersburgu. Słyszano, jak wielka księżna mawiała, iż chciałaby być polską królową. Należało zatem jedynie podsycać te przejawy próżności, jednocześnie wytrwale, a konsekwentnie poszerzając przestrzeń wolności. Czerwoni jednak za nic mieli wytrwałą a żmudną pracę, preferując, jak to lewica, maksymalistyczne mrzonki. Natychmiast więc wykorzystali błąd wielopolskiego, który, działając w osamotnieniu bo apodyktyczny i nieprzyjemny w obejściu nie potrafił pozyskać białych dla swych projektów postanowił zlikwidować zagrożenie ze strony spiskowców poprzez proskrypcyjny pobór do carskiego wojska mający objąć młodzież zaangażowaną w czerwoną konspirację. W połowie stycznia 1863 roku lasy wypełniły się uciekającymi przed łapanką. Powstanie rozpoczęło się bez żadnego przygotowania strategicznego i praktycznie już na samym początku poniosło klęskę. Nie udało się bowiem zdobyć żadnego ważniejszego ośrodka miejskiego. Ani kontrolować żadnego znaczącego obszaru królestwa. Tymczasowy rząd do końca pozostał anonimowy i bez stałej siedziby. Jedyną nadzieją okazali się więc Biali, którzy, świadomi, iż sprawę polską mogła uratować wyłącznie interwencja mocarstw europejskich, rozpoczęli ożywioną akcję dyplomatyczną. Styczniowy zryw Polaków wywołał spory rezonans za granicą. Nie na tyle jednak silny, by popchnąć którekolwiek z państw do wojny z Rosją o Polskę. Oczy mocarstw Zachodu zwrócone były za ocean. Brytyjski premier Palmerston z uwagą obserwował toczącą się w Stanach Zjednoczonych morderczą wojnę o bawełnę, a marzący o wielkim imperium Napoleon III już obmyślał plan interwencji w Meksyku. Nie należy przy tym zapominać o najbliższym zachodnim sąsiedzie Królestwa Kongresowego. Ostatnią rzeczą, jakiej życzyłyby sobie sięgające właśnie po mocarstwową pozycję Prusy, było rysujące się wyraźne zbliżenie rosyjsko-francuskie, w wyniku którego Berlin straciłby pewnego sojusznika na rzecz odwiecznego wroga. Pruski premier Otto von Bismarck postanowił zatem użyć Polaków w charakterze klina który należało wbić między Paryż a Petersburg, wywołując w Królestwie Polskim kolejne powstanie. Niemieccy agenci w Warszawie otrzymali więc rozkaz rozniecania nastrojów rewolucyjnych. Po wybuchu powstania zaś Bismarck otwarcie poparł Rosję. Przez krótką chwilę europejska wojna, o którą chodziło Polakom, zawisła na włosku. Niestety jednak Włosek ów wytrzymałością Dorównywał stalowej linii. Czy 30 tysięcy ochotników było w stanie skutecznie walczyć z 300 tysiącami zawodowych soldatów? Skutecznie żadną miarą. Walczyli więc dzielnie, jak zawsze Polacy. I jak zawsze Polacy, w osamotnieniu. Walczyli cały rok, a niektórzy przez 20 miesięcy. Aż dziw, że tyle czasu zajęło armii pretendującej do miana najpotężniejszej na świecie. Pokonanie tak nielicznego i licho wyposażonego przeciwnika. Stoczyli ponad 1200 bitew i potyczek. Na nic. Wiosną 1864 roku powstanie było już w zasadzie stłumione. Ostatni polski oddział rozbito w grudniu. Na Królestwo, Litwę oraz część Białorusi spadły okrutne represje. Polakom odebrano wszelkie prawa narodowe, zlikwidowano resztki autonomii. Wcielając ziemię Królestwa Polskiego bezpośrednio do Rosji, powieszono kilkaset osób, bez mała czterdzieści tysięcy zesłano na Sybir. Prywisliński kraj, jak administracja carska zwała odtąd Polskę, pogrążył się w otchłani żałoby. A żałoba przystoi matce Polce, jak ją nauczył wieszcz ognisto głowy, której synowi zapomnik grobowy, zostaną suche drewna szubienicy za całą sławę krótki płacz kobiecy i długie nocne rodaków rozmowy. Będą się te długie nocne rozmowy toczyć przez pozostały czas zaborów. Przegrane powstanie dostarczy paliwa twórcom wszystkich form sztuki, kowalom narodowej mitologii zaś, solidnego materiału do wykuwania baśni o nieuchronności i dziejowej konieczności styczniowej insurekcji. Wielu do dziś uważa po... Powstanie styczniowe za zwycięską porażkę wydarzenie w sumie korzystne dla Polski i narodu polskiego. Twierdzą oni z niezachwianą pewnością, że gdyby powstanie w owym czasie nie wybuchło, Polacy wkrótce ulegliby rusyfikacji. Ciekawe, że mieszkańcy zaboru pruskiego, znajdujący się w sytuacji zdecydowanie trudniejszej, nie porzucili polskości na rzecz cywilizacji, kultury i mentalności. Nieporównanie bardziej atrakcyjnej niż rosyjska. Tymczasem to właśnie klęska powstania, a przecież nie mogło się ono zakończyć inaczej niż klęską, przyniosła wzmożoną falę rusyfikacji, a na ziemiach zabranych dodatkowo politykę depolonizacyjną. Polegającą na zastępowaniu polskich nauczycieli i urzędników specjalnie do tego celu kształconymi Białorusinami, Litwinami i Ukraińcami, którzy wkrótce stworzą kadry własnych, a przy tym jednoznacznie antypolskich ruchów narodowych. Po powstaniu styczniowym wspólne dotychczas drogi Królestwa i Ziem Wschodnich rozeszły się. Od tej pory coraz mniej będzie łączyć te strony. Co szczególnie boleśnie dało sobie znać w momencie negocjowania pokoju z pokonanymi bolszewikami na przełomie roku 1920 i 1921, skutkując oddaniem ogromnych połaci Rzeczypospolitej w szpony Sowietów. Jeszcze poważniejsza w skutkach okazała się celowa akcja pauperyzacyjna ziem dawnej Rzeczypospolitej. W jej wyniku wiele miast. Utraciwszy prawa miejskie do dzisiaj. Tak, tak, do dzisiaj nie podniosło się ze spowodowanego tym upadku. Carski dekret o uwłaszczeniu włościan z początku roku 1864 poważnie skłócił wieś z dworem, a chłopom dał powód do wysławiania Aleksandra II. Któż by się spodziewał, że poklęsce powstania na ziemiach polskich wyrosną z wolnych datków chłopskich? pomniki cara wyzwoliciela. Największy z nich stanął przed jasnogórskim klasztorem. A skoro mowa o klasztorach, to te spotkała szczególnie dotkliwa krzywda, jako że w ramach działań odwetowych carat nakazał ich kasatę, w wyniku czego większość domów zakonnych na terenie Królestwa Polskiego po prostu przestała istnieć, co przyniosło tym ziemiom ogromną stratę duchowo-kulturową. Jednak Najszkodliwsze dla dalszych dziejów narodu polskiego okazały się konfiskaty dóbr szlacheckich. W Królestwie Polskim władze zaborcze odebrały prawowitym właścicielom 1660 majątków ziemskich, a na ziemiach zaburzańskich 1800. Przyniosło to ogromne zubożenie ziem zaboru rosyjskiego i faktyczne cofnięcie go o kilkadziesiąt lat w rozwoju cywilizacyjnym. Gorsze jednak, Okazało się zaistnienie wskutek tego szczególnej grupy społecznej, nieznanej w tym kształcie na Zachodzie, a mianowicie inteligencji wywodzącej się ze zdeklasowanej szlachty. Ludzie ci, pozbawieni środków utrzymania, a nie pozbawieni wykształcenia, bardzo szybko poczęli zasilać rozwijający się właśnie wówczas ruch socjalistyczny. Notabene, socjaliści w genezie swego międzynarodowego organizowania się. Wskazują na powstanie styczniowe jako moment jego poczęcia. Nie bez przyczyny wszak. Pierwsza międzynarodówka ujrzała światło dzienne 28 września 1864 roku. I oto mamy początki mocno później zakorzenionej w II Rzeczypospolitej, a w latach II wojny światowej perfidnie wykorzystanej przez komunistów i ich rękami utrwalonej w zasadzie do dziś socjalistycznej mentalności Polaków. W tym sensie Wypada więc przyznać rację współczesnym głosicielom słuszności styczniowego czynu powstańczego, dopatrującym się ostatecznego sukcesu jego działań. Z tej perspektywy bowiem widać wyraźnie, że założenia Komitetu Centralnego Narodowego zostały zrealizowane, a bieg zainicjowanych przezeń wypadków ostatecznie przyniósł zagrobem zwycięstwo Czerwonych.